Let's go! Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, kto najmniej tutaj jest w stanie klepać swoją jadaczką. Wiem, że Wiolka tutaj nie potrwa długo i na pewno nie będzie zwycięzczynią dzisiejszego odcinka. Dlaczego? Dla pieniędzy wytrzymam. Kto lubi dużo gadać? Ty lubisz dużo gadać? Może ja dużo nie gadam, ale zawsze mam coś do powiedzenia. Ja nie lubię gadać. Mimo, że to są zazwyczaj głupoty, no ale dobra, no rozumiem. Ja mało gadam. Wiolka nie lubi, ale musi. Ty? Raczej... Ja tam mogę nie mówić nic. Ty tam raczej się nie odzywasz za bardzo. Adam? Cicha woda, brzeg dwie, no. Też mi się tak wydaje. No dokładnie tak jest. Jaszczur, no to jest taki... Jaszczur głupoty gada. Tak, zazwyczaj głupoty gada, więc... Może się zapomnieć, mi się wydaje. Tak, mi też się wydaje, że on jest na tyle głupi, że po prostu się zapomni. A kolumbijski baron co ma do powiedzenia? A skąd masz taką czapeczkę? A, ty już zacząłeś, tak? Dobra, w każdym razie challenge będzie polegać na tym, że ten, kto odpadnie, dołącza do mnie i po prostu razem prowokujemy następne i następne osoby. Czyli jeżeli na przykład Wiolka odpadnie pierwsza, no to możemy wtedy razem w parze... Nie sugeruję, tylko mówię przykład, a że ty jesteś bo jesteś najbardziej prawdopodobnym przykładem. Dobra, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. Na zwycięzcy 3 koła, no i co? Nie. 5? Nie. I to muszę... wszystko, to 4! No, ale ty się kłócisz, bo się kłócisz, a nawet... Nie, bo jak nie tak jak wygrał, to będę miała 4. Mówiłem o przycisku? Bo już ja nawet nie znam. Tak. A jak przegram, to nie będę miała ani 3, ani 4. Ja nie rozumiem, co w ogóle chodzi. Zostaw suba! Dobra, chyba pora zacząć ten odcinek, bo ja nie mogę już jej słuchać. To się klapię tą mordą. Dobra, zapraszam Państwa do oglądania. No dobra, okej, czyli ja jako tak naprawdę tutaj lider muszę sprowokować ich, jeżeli ktoś się nie zrozumiał, muszę sprowokować kogokolwiek z nich, żeby się odezwał. Jeżeli ktoś się odezwie, dołącza do mnie i prowokujemy następne osoby, aż nie zostanie ostatnia osoba, która no po prostu się odezwie. Wydaje mi się, że to jest uczciwe rozwiązanie tej całej sytuacji, tylko że oni wszyscy zamilkli. Od teraz zaczynamy. No i cóż, będę musiał was sprowokować do tego, żebyście się odezwali. Wiolka, wiesz, że nie gotujesz zbyt dobrze, dredziarz, wiesz, że ten twój pseudoamerykański wygląd też... No tak, no najlepiej się zamknąć, jak się nie ma nic do powiedzenia, no. Treneiro, Bóg nie istnieje, wiesz o tym. Bóg nie istnieje i nigdy nie istniał. A ty, Jaszczurka, dzisiaj nic nie dostaniesz do jedzenia, także mam nadzieję, że się z tym już pogodziłeś. No Adama, no, właśnie tutaj nie wiem, co ja mogę powiedzieć tak naprawdę, żeby go sprowokować. A, buziaczka chciałbyś mi dać? Jesteś gejem? Tak, jesteś gejem? Pójdziemy do mnie? Co tam, kurdupę? Zaraz coś wymyślę, żeby was sprowokować. No tak, wy możecie się przemieszczać. Co do góry? Ale ty i tak mi nic nie możesz powiedzieć, stary. To po co mnie ciągniesz? A, że do pokoju, tak? Chciałeś iść. Nie, dobra. To wy, o, was parę, możecie iść się zabawić do pokoju razem. Nie za bardzo zrozumiałem, o co tutaj chodzi. Wy zostajecie tutaj na miejscu, tak? Jak nie mam. O, ktoś odezwał, ktoś się odezwał? O ty gnoju, o ty szmatławcu najgorszy. O! Dostała cheeseburgerem w twarz. To się nazywa refleks. A no tak, wy możecie siebie nawzajem też eliminować, jeżeli chcecie. Ze śniegiem, tak? Że co? Co tam wpadło? Co tam wpadło do lampy? No dobra, już wiem, że to będzie ciężki odcinek, ja nie dam im się po prostu sprowokować, bo jeżeli ja daję im się prowokować, to po prostu no, nic z tego nie wychodzi, dlatego trzeba zrobić to w inteligentny sposób. Na razie macie wolne, poczekam, pobawię się. No ja wiem, Wiolka, wiem, że tak lubisz, wiem, że myślisz, no jeszcze łapy, kurde. Ludzie, czy jesteście normalni? Co buziaczki? Komu te buziaczki wysyłasz? Dobra, nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Co tam, Karzełku? Słuchaj, chciałem sobie porozmawiać o Bogu. Wiesz, że Bóg nigdy nie istniał. Wiesz o tym, zdajesz sobie z tego sprawę. Nigdy nie było takiego wytworu jak Bóg. Religia to jest wytwór ludzki, po prostu ludzie wymyślili sobie Boga, prawda, dredziarz? A co wy robicie? Nie dotykajcie mnie, ludzie. Nie, w tej grze nie możecie kogoś dotykać. Też nie powinniśmy nikogo rzucać, bo to już jest takie wchodzenie w sferę komfortu drugiej osoby, także nie powinniście robić czegoś takiego. Dziwnie w ogóle z wami jest, jakby w ogóle się wszyscy nie odzywacie, to jest takie creepy, cringe. I wszyscy patrzycie na mnie, jakbyście chcieli mnie...
No, dotknąć, ale nie w taki sposób, w jaki wygląda normalny dotyk, tylko w taki, który boli przez całe życie. Tak? W taki sposób chcecie mnie dotknąć? Tak? Ty, Wielka, chciałabyś mnie dotknąć w taki sposób? O, w taki sposób chciałabyś mnie dotknąć, tak? Dredziarz, ty chyba bardziej denerwujesz ode mnie dzisiaj, wydaje mi się. Wiesz, że możesz wyeliminować dredziarza, nie? Czyli co, nie będziecie się odzywać, tak? A, to zaraz się zaczai, na pewno ktoś się odezwie. Także spokojnie, kamera jest cały czas włączona. No po prostu się odezwie, ten przegrywa. Co tam chciałaś mi powiedzieć? Chuj ci w dupę. Aha, okej. Okay. Spoko, tobie dwa. Chociaż dwa to za mało, Adam, może trzy? To jest najpiękniejszy odcinek, jaki kiedykolwiek nagrywałem, bo w końcu Wiolka nie drze twojej mordy. Jezu, to jest cudownie, tu jest... O jest, tu jest cudownie. Ale jest, ona tutaj jest w tym domu, także tak nie jest dobrze. No i co? Oj, oj, Wioleczka. Chyba ktoś się odzywa tam. Wow. Wioleczka. Kto się odzywał z was? Przyznać się, kto się z was odzywał? Słyszałem. Nie. Nie ma jedzenia. Dopóki nie powiesz magicznego słowa, dopóty nie będzie jedzenia, nie. Pomóżcie mi! Jak chcecie go wyeliminować z gry, to mi pomóżcie, a nie stoicie. Dopóki nie powiesz magicznego słowa, nie ma jedzenia. Wystarczy, że powiesz magiczne słowo. Proszę, otwórz lodówkę. No wystarczy tyle, że powiesz, no. No nie, to nie, no. Jeżeli nie powiesz magicznego słowa, że proszę... Dobra, no proszę, Jezus. Serio? Wolę zjeść. No bez jaj, to jest szantaż głodowy. Parówki mam na kolację. Co ty robisz? Nie no, powiedział proszę. Powiedział proszę, więc ma prawo wziąć, nie? Ma prawo wziąć. O co tu chodzi? A dobra. A ona czemu mi nie da zjeść? Jak chcesz, to możesz ją wyeliminować z gry. A czemu ona mi nie da zjeść? Weź powiedz coś o jej jedzeniu. Nie rozumiem, o co chodzi? Powiedz o coś o jej jedzeniu, ale, ale co to, czemu ona ma ewakuuje mi? No bo teoretycznie może. Ale przecież ja już powiedziałem. To jaki to ma sens? No bo jest głupia, no. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Dwie pieczenie na jednym ogniu? Ona się odezwała? Zaraz się odezwie, tak? Nie rozumiem, o co chodzi. Powiedz, że ma obrzydliwe jedzenie, to się zaraz odezwie. Ale parówki są ze sklepu, nie jej. To co? Nie rozumiem, czemu ona? Bateria mi nie zabiera, wiesz? Ona ma rozdwojenie jaźni jakieś. A co jest prawdą? Nie rozumiem za bardzo, co masz na myśli. Co jest prawdą, Adam? Ja też nie rozumiem. No to niedobre, no to wszyscy wiedzą, że Wiolka robi niedobre jedzenie. Obrzydliwe, straszne, okropne. O, chyba musisz głośniej mówić, że jedzenie jest obrzydliwe. A, że jedzenie jest tak obrzydliwe. O Jezu, Dredzia, strasznie niedobre. O Jezu. Umarł od babeczki! Tak obrzydliwe jedzenie Wiolka zrobiła! Jezu! Uciekaj z tym obrzydliwym jedzeniem, bo nikt go nie chce! Nikt! Nikt, Wiolka! Nikt! Nikt nie chce tego jedzenia! Nikt! Nikt mi nie zjadł twojej zakalcowanej babeczki! Z zakalcem wszędzie ten zakalec jest w tej babeczce! Adam, powiedz co myślisz o tym, że ma zakalec! Uuu! Masz jej telefon! No i gratulacje! Ale co? Dla mnie? Aha, bo ty chcesz umyć rączki, tak? Jakbyś ją myli... A no, ja wiem, że chcesz umyć rączki. Jasiu, hej, zaloguj się na jej telefon. Znasz hasło. Chyba, że zmieniła od waszego rozstania. I co? No weź poglądaj jej nagie zdjęcia. Ale wiadomości było śmieszne. Zobacz, Tindera ma nawet. Ma Tindera? No ma Tindera. Co? To jest mój telefon. Aaaa! Gryzie! Ona jest normalna, ty. Najpierw mnie daje jeść, a potem je mnie. Ale nie, to na głowę. Czemu masz Tindera i masz chłopaka? Ja muszę iść do lekarza na wściekliznę. Jesteś puszczalska? Słyszysz? Muszę iść na wściekliznę. Pa, przyznała się do tego. Ja... I to w ogóle mając chłopaka, nie? Jak można tak, Wiolka? Jak tak można? Chyba... Mając chłopaka... Nie. Patologia. Ślady. Widzisz to? Czy nie widać za sobie światło? Weź Kazułkowi wbij coś. Patrz. Co? Myślisz, że on krzyknie? Skrzynięcie się liczy? Myślę, Adam. Że tak. Adam, co Adam? Co jest Adam? Co tam gadasz? Jezu, jak sprowokować, żeby odpadł? Właśnie nie wiem, sama robić. No to powiedz mi. To chodź. Powiedz mi, Jaszczurka, w jaki sposób ich sprowokować? Wiolecie wszystkich. Wszystkich.
To nie wiem, a Violetta można zrobić syf w kuchni. Czy nie, nie odezwie się? Odezwie się. Odezwie się, nie? Odezwie się, tylko musimy udawać, że nie ma kamery, bo jak będzie widzieć kamerę, to się nie odezwie. No. Ale jak weźmiesz, rozsypiesz na przykład kawy na podłogę, no, to się odezwie na 100%. Mi się tak wydaje. A na resztę co robimy? Tylko wiesz, to będzie klnięcie. No, będzie. A jak ja dostanę do filmu, za film, to co? A pokaż, ugryzła cię w ogóle? No tak, ale już mi zeszło, no ale tu miałem ugryzienie. Nie, no jest. Trochę widać, ale przed chwilą... No trochę, pokaż. No już trochę minęło, no zobacz, no. Takie kółko lekko zostało. Waliłem jak dziki pies, no. No dobra, to co, robimy to? No to... Ja chowam kamerę, ty rozsypujesz kawę. Nie mogę otworzyć, kurde. Czemu właśnie? Nie wyjdzie tu, nie wyjdzie. Tu nie ma kawy, schowała, nie indziej była. Kurde, nie wiem co wysypać teraz. Co by tu wysypać? No nie ma kawy! Co by tu powiedzieć, Viola? Wystarczy jedno magiczne słowo! Byle jakie! I nic nie zostanie rozsypane, Viola, w tej kuchni! Nic! Totalnie nic! Będziesz miała czystą, piękną kuchnię! Viola! Czysta, piękna kuchnia za jedno magiczne słowo! Jedno magiczne słowo, Viola! Jedno! Jedno, Viola! I obiecuję, że pójdziemy stąd! Obiecuję ci! Pójdziemy stąd, tylko powiedz jedno magiczne słowo! Jedno, byle jakie! Byle, byle, byle jakie! I będziesz miała czystą, piękną, bliśniącą kuchnię! Spać. Nie, nie możesz iść spać, bo musisz wtedy pomóc innym członkom pomagać. Znaczy to będzie takie to trochę nie fair. Lipa nie wyszła. A co spać ci się chce? Kawy tam nie było, była sól. Ona nie lubi kawy. A to może... o, Wiolka coś napisała, coś tam pisze. Kawy nie było? Nie było, była sól i nie wyszło przez co. Przełożyła. A wiesz, że soli się nie rozsypuje, bo to jest pech przez 7 lat, nie? No ale tam była ostatnia kawa, ona specjalnie przemieniła, żeby Franki. Chcę porozmawiać z mamusią. Z mamusią chcesz porozmawiać? No to możesz porozmawiać z mamusią, ale i tak będziesz musiał po tym jak rozmawiasz z mamusią, będziesz musiał dalej brać udział w odcinku. Co? Co tam? Wiolka się tak rozpisała. Zostawiam was, możecie sobie brudzić, posprzątam wszystko potem. Tak? Dobra. No dobra, może... Ona nie posprząta, ona udaje, że posprząta, ona udaje, stary. Uuu, to już było grubo, nie? Czekaj, ale potem przyjdzie i to nie da się wybrać. Oj, nie robiłbym tego. Zobaczcie to, zobaczcie, bo wybuchnie śmiech, czuję krzykiem. Patrz, odkurzacza tak łatwo nie odkurzysz, zobacz. Wiolka, to co zrobił Jaszczur, mi się wydaje, że wyprowadzi cię z równowagi. Trochę przesadziłeś, stary. Ja? No. No trochę przesadziłeś. Wstyd mi za ciebie, brudasie. Dlaczego? Takie zadanie mam. Szkoda, że wcześniej tej kawy nie znalazłem. Teraz nie widzi, ale jakby zobaczy, to mi się wydaje, że ktoś powie, nie? Chyba tak. Ja jestem ciekawy, ktoś ostatni odezwie tutaj, ale patrz, patrz jak twardo, twardo lecą. Musimy ciągle ją śledzić, żeby było widać, kiedy to zobaczy. Co? Trzeba ciągle patrzeć, kiedy ona tu przyjdzie, na stówę się wkurzy. Pokaż. Co tam jest napisane? Co tam... Jakąś starą babę dałeś? Pokaż, jakąś starą babę dałeś? Która sprząta, tak? A wiesz, że odkurzasz w ten sposób rozwalisz? Co? Aha, że to mój odkurzasz, tak? Czy to twój odkurzacz? Twój, tak? A, to był jej na pewno? Z domu, tak? A, na pewno jej? To chyba nie był jej. To nie był jej odkurzacz, to był mój odkurzacz. Wiolka, przestań mój odkurzacz się bawić. Ała! Na pewno jej, bo ten gówniany jest w ogóle nie wciąga, jakieś badziewie dostanę. Twój to by był dobry, a jej to wszystko gówno. Ty, w sumie miałam dobry pomysł. Weźmy wszystkie rzeczy dredziarza i wypieprzmy na zewnątrz, te, które ma do prania. Do stawu mu to wyrzućmy. Tak, będziemy musiał brać, co? Ale do stawu już nie wiemy nawet ze stawu, sorry. No aż tak, lecimy? No ja mu oddam pieniądze za to. No dobra, ale się wkurzy, bardzo się wkurzy. No i co? To się wydaje. O, on ma tu pokitranę. O ma? Cicho, cicho. Co? Mi się wydaje, że ktoś tam gada. To nie ten? Co robisz? Co robisz? Co robisz? Gadał. Gadałeś z kimś. Musisz słychać było. Oszukista. Było słychać jak gadałeś z kimś. Było słychać. Było słychać, stary. Pokazać ci? Okej. Okay. No i co, obejrzałeś nagranie, tak? No było słychać. No tu może nie było słychać, stary, ale ja wiem, że mówiłeś i na kompie na pewno będzie słychać. Wiesz, że tu jest cały mikrofon. Zaraz pójdę sprawdzić na kompie. Jeżeli sam się nie przyznasz, to po prostu sprawdzę to na komputerze i ci to i tak udowodnię, i tak czy siak.
No przyznajesz się czy nie? Nie przyznajesz się, tak? Przyznaję się, no powiedziałem, dobra, rozmawiałem. Ja i tak go nie słyszałem. Szczerze? Nie wiem, czy by było na kompie słychać. O ty! Nie wiem. Ale rozmawiałeś, dobra, no przyznałeś się, bo rozmawiałem, tak? Nie wiem, czy było słychać, bo bardzo szeptałeś. Chcieliście doprawić specjalnie. Bo chcieliśmy dredziarzowi rzeczy wyrzucić. Tak? Do stawu. Wiesz, co, to teraz... To jest jego zyspanie. Teraz muszę wam pomóc, nie? A to może masz jakiś lepszy pomysł? Dawaj, umówimy się, że pomogę z jedną osobą, mogę iść znowu się obronować. Jak wyeliminujesz jedną osobę? I musisz wyeliminować. Musisz dać nam zamiennika na siebie. Jeżeli dasz radę wyeliminować, dobra, to nie szukajmy drdziarza. Drdziarza rzeczy. Jak z siebie wyda? Nie, musi powiedzieć słowo. Byle jakie. Nie powie jak, bo no to nie jest, nie, to nie mówi, tak? Że co? Jaki masz pomysł? Oni nie wiedzą, że ja odpadam. No nie wiedzą. Pójdziemy do drdziarza, lekko zostawię ochronę w drzwi, jakby do niego wchodził. I wejdę i normalnie zacznę z nim rozmawiać, żebym już chciał skończyć ten film w ogóle. A ty bądź z kamerą przed drzwiami. Poczekaj, zobacz. Czy tak chamsko? Nie chamsko, ale chcę mi spać. Odezwij się w końcu. Adam, odezwij się, no odezwij się. No ty odezwisz się drdziarz? Nie odezwiesz się? Czyli że zesrać się poszedł, tak? No dobra. Z karzełek? Karzełku! No co tam drodziasty? Pobawimy się, pobawimy się. Chyba włączone jest nagrywanie. Ja sobie zjem babeczkę na spokojnie. Pierwszy raz Wielka zrobiła coś dobrego, w sensie zrobiła mi zajebistą babeczkę. Zajebista, naprawdę dobra babeczka. No moja kurtka, no i co? Nie rozumiem. No co w tym Wielkiego jest takiego, co? Jesteś pośledzony, tak? Masz downa, tak? Masz downa? No, zamawnego jestem. O, chyba wróciliśmy do gry. Bum! Mam nagrane, jak się odzywaliście. Co ty gadasz? Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że Adam cię sprowokował do tego, bo Adam już dawno odpadł. Ale chłopo też go zrobimy dobrze. Szybciej byś mógł spać, stary, zrobię to dla ciebie. Przykro mi, drodziarz, mam nagrane. Podziękuj Adamowi. Wychłopił cię, no przysłowiowo, no po prostu zrobił cię. Nie, zrobiłem. No zrobiłeś go, no. Chociaż nie wiesz, oszukałeś go, no. Nie oszukałem, bo to tak nie było. To tak było, dokładnie tak było, Adam. Oszukałeś go, wziąłeś go pod włos, dawno już odpadł. Adam już dawno odpadł, stary. Wziął cię pod włos, zagadał cię. I to był jego pomysł, żeby cię wyeliminować z gry. Ale stary, już jest nagrane, no. Wszyscy widzieli. Wkurzył się, nie? Teraz chyba Cyrus się do ciebie nie odezwie już w ogóle. Ale ja mówię wam, drodzy widzowie, mówię dobranoc, mam was i miłego oglądania. I co? No co? Fajnie tak kłamać? Oszukiwać? To Adam cię oszukał. A ja nie wiedziałem, że on odpadł. Adam chciał iść spać i zrobił cię wciula. Ale ja ledwo z pokoju wyszedłem i skąd ja mogę wiedzieć takie rzeczy? Przecież jak ja bym się miał niby o tym dowiedzieć? Kto by miał mnie o tym poinformować, że on odpadł? No nikt. No nikt, no nie. Ale miałeś się w ogóle nie odzywać. Nie miałem szans. Miałeś się w ogóle nie odzywać, a przynajmniej nie dać się złapać mi. Dałeś mi się złapać, no przykro mi, drediarz, podpuścił cię, no przykro. A ty, Wiolka, co? Ona chce wyegrać chyba. Masz jakiś pomysł, jaki wyeliminować? Stary, w dupie to mam już teraz, na tym przedziale. No wiem, no bo odpadłeś, ale... No ale przynajmniej możesz wybrać, kto wygra. A przynajmniej wiem, postarać się. Cały czas wyzywana, co? Przynajmniej postarać się. Pomóc wygrać sobie, który chcesz, żeby wygrała. Ja chyba myśli, że bierze ten udział w niemówieniu. A ten, a kto jest jeszcze? Przypomnij mi. Karzełek. Karzełek i kto? Treneiro i Violencia. Aha, czyli od tamtego momentu, kiedy zniknąłem z kadru, z kamery, to odpadła tylko jedna osoba, Adam. Adam, no, który cię wziął pod chuja. Aha, zajebiście, jesteście wielkim głosem. Oj, to jest Karzełko, masz już zdenerwowany, tak? A ty też zdenerwowany? Nie jesteś zdenerwowany? A jakby ci zabrać twoje ulubione paróweczki? A wiesz, co z tymi paróweczkami mogę? O. Czemu ona te parówki zabiera? Ja nie rozumiem. Bo to jest obrończyni parówek. Ona sobie, wiesz, no, ona potrzebuje te parówki do innych rzeczy. No chyba tak, bo na to... No tak, dokładnie, tam potrzebuje parówki. Zrobisz mi fotę? Przepraszam, chociaż nie mówisz nic, to chociaż nie zdjęcie. Ciężko będzie ich wyeliminować, tak się dobra, chciałem. Niech mi chociaż zdjęcie zrobi, nie? Tak, nic nie robi. Przynajmniej fotkę będę miał na Instagram, a chciałbyś ze mną fotkę, czy nie? Nie. Nie? No to nie. Dobra. Gdzie by tutaj wybrać jakiś kawałek? Nie wiem, pomyśl, zastanów się, może ja bym teraz postawił już na wiolę tym razem znowu. Wyobraź sobie to? Za grubo. Poczekaj, jeszcze raz. Znasz tą mutę? Pierdalam, testami, jesteśmy kozakami. Ha 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 ha!
żeby wam stare na katar zdechły. Na katar! Akcja. Że to było takie proste jak zabranie dziecku lizaka. Ja tylko podszedłem i ci pokazałem zmianę. Ale jeszcze nawet zaśpiewałeś, także... Co? No, nie podawaj jej. Dlaczego ty mi lewą rękę podajesz? Bo ona się tak ją nauczyła. Nauczona jest tak, że się lewą podaje. Zaczęła ci podać rękę. Za to, że cię wyeliminowała z gry. Ale dobra, przykro mi, ale... No. A ta zmianka akurat się nie było, nie? To kto nie został? Kto został? Co? Trenero jeszcze został, nie Wiolkę. Trenero. Mi się wydaje, że bardziej Wiolkę wyeliminujemy z gry. A widzisz, tak ją denerwowałeś? A zobacz, jak się wstrzyma długo. Chociaż ja wiem, co go denerwuje, ale nie wiem, czy to nie jest za grube. Nie, on się denerwuje, jak coś zmienia. Nie, zaraz zobaczysz. Zaraz zobaczysz, co go denerwuje. Wiesz co, Trenero? Ostatnio byłem na twojej wsi i wiem, gdzie mieszkasz. I poszedłem do pewnej osoby i zaproponowałem jej fajną wycieczkę. Słyszysz, Renejro? Zaproponowałem tej osobie fajną wycieczkę na Malediwy. Są zapłacone 2 bilety. No i tą osobą jest twoja mama. Lecimy razem na Malediwy. No i wiesz, i chyba dojdzie do czegoś więcej tam, na tych wyspach. Tylko pozazdrościć. Tylko pozazdrościć. No, stary. Masz wariatka szczęście takie, że... Lecę z nią na Malediwy, tak ogarniasz to? Z jego mamą. Ja, ale z niego jest szczęściara, strasznie. Będziemy się nieźle bawić, ja ci to gwarantuję. Będę jej stawiać tyle alkoholu, ile będzie chciała. Do upadłego, jak to się mówi. Czy będę twoim tatą? Ja już jestem twoim tatą. O, się straszył, ale nie, już schodzę z tej sceny, bo mi już aż ciary przeszły, nie? Tak. Czyli się nie odezwiesz tak? Ja nie wiem, obrzydliwe to było. Renejro! Stary, co z tą czapeczką ci się stało? Wyglądasz trochę jak... Gumka mi spadła. Gumka ci spadła? Jak biorę robię. No i co? Nikt się nie odezwie? Oj. A czemu? Oni walczą teraz, tak? O numer jeden. Tak, walczą o numer jeden. O wygraną. Bijecie się? A Viola tak naskakiwali na ciebie, a ci powiem, że się długo trzyma. Czemu tak dużo? Co cię tak zmobilizowało, że tak długo? Nie, pieniądze, no. Chcesz coś ugrać może. Udowodnić coś sobie i widzą. Jemu coś udowodnić. I chcę wygrać pieniądze. To chyba główny powód. Ode mnie pieniądze, no. A, żeby cię jak oskubać. Oskubać, żebyś się poczuł gorzej. Bo się poczujesz gorzej. Że co, że ja czy on? Ja? Martwy. Czemu ja? No ona pokazuje, że martwy ktoś. No ale wiadomo, że chodzi o ciebie. A, ale nie wiem za co. A ja nie wiem, stary. Za co? Za co masz to? To weź, zobacz, tutaj masz swoją ofiarę. I się na niej dopiskuj. Jak się przestraszył. Ale się straszył. Wiole się tak straszyłem. Wiole jeszcze. Wiele ma do zaoferowania. Wiem, jak Wiolkę sprowokować. Zapytam się, gdzie babeczki, bo powiedziałem, że mi smakowały, co? Pamiętasz? No, że gdzie są babeczki, bo mi smakowały, pamiętasz? Babeczki no, mi smakowały, zrobiła dobre babeczki, tak, tak no. Będziesz szczęśliwa, że może ci zaoferować swoje jedzenie, którego... Którego nie wyśmiałem. Którego wyśmiałeś. Nie. I niby nienawidzisz. Ty co? Którego wyśmiałeś i niby nienawidzisz. Nie, bo powiedziałem, że babeczki zrobiła dobre. I przyznałeś jednak, że zrobiła dobre. No tak, dzisiaj przyznałem, dlatego powiem, że poproszę babeczki, ona mi da. I ci będzie cieszyć, i może powiem coś. No tak. Wiolka! Babeczki masz? A gdzie są te babeczki? Masz babeczki? Gdzie są te babeczki? Więc ja. Ale co? Co Wiolka? To było zbyt oczywiste. Ja wiem, że jesteś głupia. Nie musisz mówić, że jesteś głupia. Nie, oba! Jezu Chryste! Upośledzone, nie? Nie chce mi się już grać. Po prostu mi się nie chce. Patrzcie, jak ładnie posprzątałam kuchnię i tak naprawdę na tym mi zależało, więc już mam w dupie. A tak naprawdę ja wiem, że i ja, i on byśmy mogli się do końca odcinka nie odzywać. No tak. No tak, ale ja wiem. A ja wiem, ja też bym się nie dozwala, po prostu już mi się nie chce. Jest późno, posprzątałam to, co miałam zrobić i chcę mi spać. Mogę iść spać? Może. Dziękuję. Ja się z nim pobawię jeszcze. Trzymaj, aż ja się może kamerę. I się z nim pobaw. Gratulacje. A on już wygrał, czy co? Tak. No to już może się zdziwić, tak wygrał. No tak, ale spoilerowany, on nie będzie się odzywać. Co? Ale to po co to nagrywać, jak ty tak wygrał? Kończymy czy nie? No możesz kończyć, no. No dobra. To... No to co? To dziękuję państwu za oglądanie. Widzimy się już jutro o 15:30. Do zobaczenia.